powstań w Polsce jest nieodwracalny. Minister środowiska uspokaja po wykryciu dużego ogniska ptasiej grypy. Nie ma powodu, żeby bać się tego wirusa. Władze Nowego Jorku chcą zwrotu kosztów ochrony, jaką zapewniają Donaldowi Trumpowi. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz po aferze reprywatyzacyjnej. Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział wycofał się z tego pomysłu, bo jak mówi, pod wnioskiem o referendum zebrał zbyt mało podpisów. Do stołecznego ratusza wpłynęły tymczasem dwie oferty na przeprowadzenie audytu procesu reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Tak informuje rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. To druga próba wyłonienia przez miasto wykonawcy audytu. W poprzednim przetargu wpłynęła jedna oferta, ale miasto ją odrzuciło. Za audyt procesów zwrotów nieruchomości przez ostatnie 26 lat miasto chce zapłacić 800 tysięcy złotych. Minister środowiska Jan Szyszko twierdzi, że nie ma podstaw, żeby obawiać się wirusa ptasiej grypy. Zapewnił, że choroba nie jest szkodliwa dla ludzi. W weekend ognisko wirusa wykryto w jednej z lubuskich ferm gęsi w Deszcznie koło Gorzowa Wielkopolskiego. Padło tam 700 z 1000 hodowanych tam ptaków. Minister Szyszko zapewniał dziś, że obecnie nie ma informacji o innych ogniskach wirusa H5N8 w Polsce, a jedyną metodą zażegnania obecnego zagrożenia jest wybicie reszty ptaków z lubuskiej hodowli. Z Rosji do Europy, omijają tego Polskę i Ukrainę. Obecnie Gazprom wykorzystuje tylko połowę mocy przesyłowej gazociągu. Niedawna decyzja Komisji pozwala Rosji do 2033 roku wykorzystać 80% przepustowości opału. Wnosił też do Chin Gazprom zwiększyć dostawy błękitnego paliwa do Europy. Tymczasem od kilku lat Unia mówi, że powinien być uzależniony od rosyjskiego gazu. Prosty system realizacji projektu i jasno wskazuje zmienia się o Unii Europejskiej. Odrzuciło około 60% głosów, a poparło około 40%. Opozycja apeluje o natychmiastowe rozpisanie przedterminowych wyborów. Władze Nowego Jorku proszą amerykańską administrację o pieniądze na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem w tym mieście prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, podaje Reuters. To właśnie w swoim apartamencie w wieżowcu na Manhattanie Trump spędza teraz najwięcej czasu, co generuje koszty ochrony rzędu 35 milionów dolarów, jaką to ochronę zapewnia nowojorska policja. A kolejne informacje w TOK FM o 17.20. Pogoda wieczorem i noc pochmurne przede wszystkim na północy kraju. Na Pomorzu, na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach i Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na północy będzie od 0 do plus 2 stopni, w centrum kraju mróz do minus 3, a na południu 5-6 stopni poniżej 0, w górach do minus 12. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Funduszy Europejskich, którego rolą będzie dbanie o beneficjentów. Rzecznik ma być odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. Będzie dbał o interesy beneficjentów, o szereg takich bardzo drobnych 4 minuty po 17. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Oczywiście w programie kończy się rok, a to od dłuższego czasu oznacza często problemy z tak zwanym kontraktowaniem usług medycznych na rok przyszły. Za chwilę przykład z Wielkopolski. W tej części programu także mowy końcowe w procesie przeciwko mężczyźnie, który zdaniem prokuratury zabił złożonej 5 i 4 dzieci, podpalając ich wspólnego. W magazynie reporterów będą też pytania o szykany, na jakie narażeni mają być nauczyciele protestujący przeciwko nowym rządom w oświacie. Ich obronie stają politycy opozycji. Wsparcia na rok 2017 dla makroregionu Polski. Pieniądze trafią do mikro, małych i średnich powiatowych w Wielkopolsce bez kontraktów na przyszły rok. Dyrektorzy nawet nie przystąpili do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo zaproponowano im umowy na podobnych warunkach jak w tym roku. Tymczasem lecznice chciałyby zwiększenia kontraktów co najmniej o 10%. Ma to związek z podniesieniem przez rząd od stycznia płacy minimalnej i stawki godzinowej. O szczegółach Karol Kajski. Dla szpitali podniesienie płacy minimalnej po 1 stycznia oznacza, że część pracowników w tych
najmniej zarabiających musi dostać podwyżkę w szpitalach, to głównie salowe, recepcjonistki czy kucharki. Ręcznice będą też musiały więcej płacić firmom zewnętrznym, które sprzątają, zajmują się praniem, przygotowywaniem posiłków czy ochroną szpitala. Podwyżki płac wymusi na nich prawo zamówień publicznych, a to oznacza dużo większe koszty pracy. Dla małych powiatowych szpitali to kolejny balast do udźwignięcia. Dlatego ich dyrektorzy chcieliby zrekompensować część tych kosztów w nowych kontraktach na 2017 rok. Żądają zwiększenia umów na leczenie pacjentów o co najmniej 10% w stosunku do aktualnie obowiązujących. Na to fundusz nie chce się zgodzić, wyjaśnia Magdalena Rosumek-Węc z wielkopolskiego NFZ-u. Proszę pamiętać o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem za świadczenia zdrowotne, tak? Czyli za te usługi, które dana placówka świadczy na rzecz pacjenta, za które my w ramach składki je płacimy. I teraz staramy się, bo taki mamy cel główny, żeby tych świadczeń być jak najwięcej, za jak najniższą cenę i te świadczenia, żeby były o jak najwyższej jakości. Za jakość możemy płacić. Natomiast jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania placówki, czy też koszty administracyjne, nie są to świadczenia. Fundusz płaci za świadczenia zdrowotne, czyli za leczenie pacjentów. Natomiast koszty administracyjne nie są składową częścią umowy. Oczywiście, jak w każdych negocjacjach, wiele zależy od argumentów, które pojawią się podczas rozmów. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że fundusz jest skłonny dorzucić szpitalom nieco więcej pieniędzy, zwiększając przyszłoroczne kontrakty. Na to jednak mogą liczyć tylko najlepsze placówki, a więc takie, które nie mają długów, cieszą się dobrą opinią pacjentów, a w swojej ofercie mają szeroki wachlarz usług medycznych. Rozmawiamy z każdą z placówek indywidualnie, ponieważ umowy są indywidualne, każda placówka ma swoją, każda placówka zna swoje słabe i mocne strony i dlatego też z każdą prowadzimy, tak jak zresztą co roku, negocjacje indywidualne. Do takich rozmów oczywiście jesteśmy otwarci. W związku z tym, że ponad 20 parę szpitali w Wielkopolsce nie przystąpiło w wyznaczonym terminie do podpisania umów na nowy rok, Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył im ten termin do 20 grudnia. Na negocjacje mają zatem około 2 tygodni. Później może się okazać, że NFZ znajdzie inne placówki chcące leczyć pacjentów za pieniądze oferowane przez fundusz. Umowy na 2017 rok do tej pory podpisało prawie 70% wielkopolskich szpitali. Czy mija termin składania wniosków o odszkodowanie rolnicze za przemarznięcie upraw? Wiosną najbardziej ucierpiały plony na Kujawach i Pomorzu, we Wielkopolsce i na Mazurach. O szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wydowska. Na odszkodowania Ministerstwo Rolnictwa zarezerwowało 114 milionów złotych. W samym kujawsko-pomorskim rolnicy złożyli do tej pory ponad 9 tysięcy wniosków o pomoc, ale Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spodziewa się, że jeszcze dziś wpłynie drugie tyle. Powiadome punkty będą czynne do godziny 20. Później każdy rolnik otrzyma decyzję, a pieniądze w wysokości do 400 zł za hektar trafią na jego konto najpóźniej do końca grudnia. Kwota zależy m.in. od tego, czy rolnik miał wykupione ubezpieczenie. Na rządowe wsparcie mogą liczyć ci rolnicy, którym wiosną straty oszacowała specjalna komisja powołana przez wojewodę. Tylko w Kujawsko-Pomorskim w sumie było ich ponad 130. Żeby rolnik mógł otrzymać takie odszkodowanie, jego straty muszą wynieść minimum 30%. Według komisji największe szkody były w uprawach pszenicy i rzepaku. Zbyt Goszcza, Agnieszka Wydowska, dziękuję bardzo. Zmieniamy temat w naszym programie. Teraz zbliżający się finał procesu w głośnej sprawie okrutnej zbrodni. Prokuratura chce kary dożywocia obrońca uniewinnienia oskarżonego o wyrok w sprawie Dariusza P., oskarżonego o podpalenie w maju 2013 roku domu w Jastrzębiu-Zdroju i zabicie w ten sposób swej żony i czworga dzieci. Zabawne za 2 tygodnie, 19 grudnia. Dziś sąd wysłuchał ostatnich mów końcowych. Rybniku był Grzegorz Kozioł. 3 tygodnie temu przed sądem przemawiała prokurator, która zażądała dla mężczyzny dożywocia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 35 latach. Dziś ten wniosek poparł mecenas Jakub Przybyszewski, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, teścia, szwagra i szwagierki oskarżonego. Dłużej ten proces trwał. Przypominają, że niespełna miesiąc temu przedawkowanie alkoholu było przyczyną śmierci uczennicy 6 klasy szkoły podstawowej. Na stronie internetowej pracownicy Hiszpańskiego Instytutu Zdrowia Publicznego dają za przykład Wielką Brytanię, gdzie 10% podwyżka doprowadziła do zmniejszenia liczby żyjących o 4%. Sugerują też, by wzorem Francji i Portugalii wprowadzić podatki na wino i podwyżkę na piwa. Teraz wynoszą one 1,1%. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Rysowska. Mecenas Eugeniusz Krajcer uważa, że jego klient jest niewinny. Do obserwacji rozbudowy warszawskiego metra zostanie zaproszony
to wskazania mężczyzny. Te zgromadzone dowody, poszlaki, właśnie tu trudno mówić o dowodach, ale poszlaki nie są na tyle mocne, żeby wiązały się w łańcuch poszlaki, które pozwala na skazania skarżonego. Ochrona kwestionuje przyjęty przez prokuraturę motyw zbrodni, czyli chęć wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia oraz ustalenia przyjmu, według których dom został celowo podpalony, a są skarżone bułgary w jego pobliżu. Na przykład geokracja opinia biegłego dotycząca miejsca logowania telefonu jego klienta nie jest jednoznacznym. Uwaga, przy okazji budowy drugiej linii metra, ekipy poszukiwacze koncentrować będą głównie na kilku przekonywał, że rodzina była, jest i zawsze będzie dla niego najważniejsza. Powstaniem listopadowym, pierwszą i drugą wojną światową, a w związku z nimi ze zdobyciem i obroną Warszawy, powstaniem warszawskim czy rzezią mieszkańców Woli. Trzy pierwsze dni od rozpoczęcia prac robotnicy znaleźli komorę grobową. Informował o tym prezes warszawskiego metra Jerzy Lej. Na budowie toczą się roboty dotyczące zmiany lokalizacji urządzeń podziemnych. 29 listopada w czasie robót teletechnicznych w miejscu, w którym będzie zbudowana przyszła stacja roboczej na zostały odnalezione szczątki oskarżony miał działać ze szczególnym ograniczeniem w domu, który płonął, żaluzje były zamknięte i zablokowane w taki sposób, by nie można było je otworzyć. Ten już stał się głównym podejrzanym, kiedy zaczął mataczyć. Na przykład przekonywał policjantów, że dostawał SMS-y, a ich nadawcą miał być rzekomy podpalacz. Okazało się jednak, że oskarżony sam do siebie wysyłał wiadomości. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że mężczyzna ma osobowość psychopatyczną oraz skłonność do manipulacji. Rekordową liczbę turystów odwiedziły w tym roku. Kraków pod Wawel przyjechało ponad 12 milionów gości. Spora w tym zasługa światowych dni młodzieży, które przeciągnęły wiek pierwszy. Nowina do Wrocławia. 12 milionów turystów to historyczny rekord. Jeszcze nigdy pod Wawel nie przyjechało aż tyle osób. Podczas pobytu w Krakowie w 2016 goście zostawili u nas aż 5 miliardów 400 milionów złotych. Mówi Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa. Około 2 miliony więcej niż w roku poprzednim. 2 miliony było uczestników Światowych Dni Młodzieży. Myślę, że nie wszystko to są uczestnicy Światowych Dni Młodzieży. To także obok tego bez wątpienia najważniejszego czynnika, także element stałego wzrostu, który obserwujemy od kilku lat. Coraz więcej turystów przybywających do Krakowa. Wiceprezydent Kulik dodaje, że wpływ na rozwój turystyki ma liczba połączeń lotniczych miasta ze świata. Dla mnie osobiście najbardziej pożądanym turystą byłby turysta azjatycki. Uważam, że oni są coraz bardziej aktywni. Chińczycy, Japończycy wystarczy pojechać do Pragi, żeby się o tym przekonać, ale też trzeba zwrócić uwagę na połączenia, jakie ma Praga z tym rejonem świata. Niestety Kraków z tym rejonem świata połączeń nie ma, czy innymi słowy, żeby ten turysta do nas trafił, no to są potrzebne międzylądowania i tu trzeba czasami nie jedno, a więcej. Spośród 12 milionów turystów, którzy odwiedzili Kraków w tym roku, większość to Polacy. Niecałe 3 miliony stanowią goście zagraniczni. Miasto najczęściej odwiedzają Brytyjczycy, Niemcy, Hiszpanie, Włosi i Portugalczycy. W czasie pobytu najwięcej wydają Norwegowie, Kanadyjczycy, Japończycy i Duńczycy. Na koniec turystycznego roku urzędnicy chwalą się też nowym sukcesem. Amerykańska CNN przygotowała zestawienie 10 najlepszych targów bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu jako jedyne z Polski znalazły się właśnie targi organizowane na rynku głównym w Krakowie. To cieszy, mówi Jan Machowski z Krakowskiego Urzędu Miasta. Krakowskie targi organizowane są już od lat na rynku głównym. Pilotażowi wyobrazić, żeby Kraków w tym okresie przedświątecznym funkcjonował właśnie bez tych targów. Bardzo wiele osób przyjeżdża Krakowa specjalnie na targi, to cieszy o tyle, że zazwyczaj listopad budzieńcy są takim miesiącem. Można powiedzieć, turystyce martwe, jeżeli chodzi o duże miasta, to okazuje się, że Kraków właśnie przyciąga turysty do imprezy Kolejny Turystów. To zasłużony sukces, komentują sprzedawcy i klienci bożonarodzeniowego jarmarku. W nocy na północy i w centrum Polski zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. O, wcale się nie dziwię, zasłużyły sobie chyba na to swoją długoletnią tradycją. Przejściowo marznące, powodujące dowoleć. To super, bardzo to podoba. Jest to bardzo przyjemnie. W zestawieniu CNN znalazły się też m.in. targi w Berlinie, Wiedniu, Montrealu, Pradze i Brukseli. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM. Zmieniamy temat rekordowo. Rzucimy część programu, nie będzie kolejnego materiału. Kolejne tematy w drugiej części magazynu reporteru będzie także o turystyce, między innymi będziemy mówili o urzędnikach z Polski i Białorusi, którzy zastanawiają się z tego, jak poprawić wzajemną współpracę w dziedzinie wspomnianej turystyki właśnie. Wracamy zaraz po informacjach.
Mediamarkt. Akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za Ciebie jedną z Twoich rat. Na przykład lustrzanka Canon EOS 750D. Zestawię z dodatkowymi akcesoriami za 2999 zł. Mediamarkt. Gdyby święty Mikołaj latał lotem, mógłby podróżować tam z powrotem już od 209 zł z bagażem w cenie. Więc gdyby chciał spełnić czyjeś marzenie i sprawić sobie wiele emocji, na lotkom już dziś czekają bilety mikołajkowej promocji. Kochamy polskie święta, bo czy są z barszczem, czy z żywową, warne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy. To są najpiękniejsze, bo wyjątkowe. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku ma być podzielony na program DKG. Zapraszam, Maciej Chmurowski. Samotek tylko 3,49 za 400 ml. A olej kujawski 4,99 za 1 litr. Teraz Mediamarkt. Akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za Ciebie jedną z Twoich rat. Na przykład smartfon LG X-Power. Super szybkim czasem pracy na jednym ładowaniu. Za 799 zł. Mediamarkt. Zakaże Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 gigramów nazyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną w pomocniczą, tnamoczanowa, hiperlekenia, aflofa. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby ta jakość nie była zniszczona. Panowie, jesteście w szkole jako eksperci, jako osoby zajmujące się życiem publicznym, społecznym. Jak to się mówi, to ogarnąć całość tych informacji. W tym świeże filety z piersi kurczaka tylko w pewnym sensie przez tą rzeczywistość polityczną, której ja cały czas mam.
ale chciałem powiedzieć, że to ja trochę inaczej diagnozuję powód tego, tych bardzo intensywnych działań. Znaczy to są, po pierwsze one się składają na działania zamierzone i niezamierzone. Znaczy to wszystko się gdzieś tam w tym strumieniu informacji zbiega. Podczas budowy drugiej linii metra na warszawskiej Woli w okolicach skrzyżowania Kurczewskiej i Syreny odnaleziono szczątki ludzkie, być może pochodzące z czasów wojny, jak poinformował prezes metra Jerzy Lejk. Odnalezionymi szczątkami już zajęli się archeolodzy. Kuratorium zakończyło już wizytację w gimnazjum w Giżycku. W szkole doszło w ostatnim czasie do dwóch prób samobójczych uczniów. Jedna z uczennic w rezultacie zmarła. Kuratorium ujawnia wyników kontroli, ale zapewnia, że w szkole jest sprawowana właściwa opieka nad uczniami. Jedno od tylko, że kuratorzy wydali, jak to określono, te zalecenia. Turecki sąd odrzucił wniosek o ekstradycję do Turcji. Trzech z ośmiu tureckich wojskowych, którzy uciekli do Grecji po nieudanym tureckim puczu z 15 lipca. Sprawa wydania pozostałych pięciu ma być rozpatrzona jutro. Sąd uznał, że życie trzech wojskowych mogłoby być zagrożone w przypadku odesłania ich do ojczystego kraju. Na niego, ani ci, co ostrzegali przed pisem. Radykalnie rozjeżdżają się oceny sensu i celu tej rewolucji. Dla zwolenników PiS-u, przynajmniej jakiejś znacznej części sondaża, to PiS realizuje swoje obietnice wyborcze dla przeciwników. PiS dokonuje jakiejś gigantycznego, mówiąc nieelegancko, gigantycznej rozwałki tego, co w Polsce udało się zbudować przez 25 lat. Tutaj w stosunku do reformy oświaty ukute, tak już grabnie słowo deforma, które moim zdaniem pasuje do wielu obszarów tego, co się dzieje. Więc z jednej strony jest to bardzo duża intensywność działań, z drugiej strony mam wrażenie, że w niektórych tych działaniach jest właśnie też taka chęć przykrywania jednej kontrowersji drugą kontrowersją i po prostu pewne rzeczy, które w spokojniejszych czasach byśmy tutaj jako komentatorzy całymi dniami, być może tygodniami maglowali w mediach, to tutaj jest czas właśnie przez pół dnia żyją albo krócej, tak? Bo już, tak jak już podawałem ten przykład z tym wiceministrem i z tym samolotem, tak? Już nie ma czasu rozmawiać z wiceministrem, to ten samolot jest to był. Więc jest ta nieprawdopodobna zupełnie intensywność tych wydarzeń, które właściwie trochę paradoksalnie mają dla tej władzy obecnej są, to się dobrze kończy, bo właściwie nic nie zostaje ludziom w głowie z tego wszystkiego. Znaczy wszystko się rozpoczyna w tym czasie. I to kreuje ale nie mówmy, że to praktykę polityczną realizowaną przez ostatnie 8, na nawet 26 lat. I ja myślę sobie, że opozycja ja tak myślę, bo jest to 24 minuty po 17, oczywiście w naszym programie, czy przeciwnicy zmian w oświacie są szykanowani? Świątku przedstawiciele opozycji twierdzą, że tak, i stają w ich obronie. W tej części naszej audycji również jak poprawić współpracę polsko-białoruską w dziedzinie transgranicznej turystyki. Nad tym właśnie przedstawiciele obu stron zastanawiali się w Białymstoku. Na koniec dzisiejszego programu odwiedzimy również łódzki jarmark świąteczny przy ulicy Piotrkowskiej. Pod uwagę dwa zjawiska. Ulice są pełne kodu, ulice są pełne opozycji. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej alarmują, że przeciwników reformy edukacji dotykają szykanie.
Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest na czele i to jest drugą przewagą w stosunku do opozycji wybudowanych. Ja się żyłem, że to jest walka o przeciwnienie. Nie ma się żadnego przykładu między innymi szkoły z Zabrze czy gimnazjum z nie ma tu żadnego porozumienia, dlatego nie ma porozumienia, że to nie jest walka między treścią, między propozycjami, między końcówkiem, to jest walka między formacjami. To jest walka między formacjami, albo jedna, albo druga. I tu nie ma miejsca na to, żeby ktokolwiek się słuchał. Dyrektor Anna i tutaj obie strony się nie słuchają. Obie strony idą na przeciw przycząc zwory. Zostały wszczęte na wniosek rodziców. Badamy nie dlatego, że nauczyciele przeszła długą drogę. To jest taki moment, w którym mówi się w naukach o polityce, że choćby tak jak to było zaczęło się, zaczęto rozdawać nauczyciele w Włoszech, to od pewnego momentu nie ma to znaczenia, bo dana partia jest na równi pochyłem. Przyszło to SLD. Choćby nie wiadomo, jak to zostanie wyjaśnione na tym etapie. To dotknęło Platformy, to dotknęło AWS-u, czy czeka to również PiS. Ja myślę, że jednak ta kadencja jest dosyć szczególna i ja nie wiem, znaczy nie poważę się na proroctwa w ogóle takie przesilenie nastąpi, ale no i pierwsza rzecz, którą chciałem zauważyć, to że ta, tutaj nie ma takiej symetrii między rządem a opozycją, bo jednak ten rząd jako pierwszy w historii 25 lat, 26 lat naszej demokracji ma samodzielną większość w parlamencie, senat, własnego prezydenta i udało mu się jeszcze skutecznie sparaliżować Trybunał Konstytucyjny, więc tak naprawdę ten rząd też bez specjalnych zahamowań korzysta z tej sytuacji, kiedy nie zważając zupełnie na to, co robi opozycja i na to, co na te z ulicy, te swoje plany przeforsowuje. Zrobimy to, bo możemy to zrobić na takiej zasadzie. Dla mnie takim przykładem było to, że tą tak zwaną kwotę wolną od podatku przez Senat przepuszczono gdzieś tam po północy, a marszałek Senatu nie dopuścił żadnej debaty na ten temat. Po prostu przegłosowano przyszło Sejmu i przegłosowano. Znaczy, to jest taki mechanizm. Więc mówienie tutaj, że opozycja nie ma własnego pomysłu w sytuacji, kiedy tak naprawdę trzeba... Znaczy, to nie jest w tym momencie rola opozycji. Opozycja, która nie ma wystarczającej liczby głosów, żeby w Sejmie i w Senacie zablokować te szkodliwe pomysły rządu, praktycznie codziennie jest jakiś, no może jedynie mobilizować opinię publiczną. Czy to robi skutecznie, czy nie, no to jest kwestia oceny. To znaczy, sam fakt, że my dzisiaj po roku rządów rozmawiamy o przesileniu możliwym, świadczy, że jednak jakaś masa krytyczna tych głosów przeciwników rządu się pojawiła. Ona się nie przekłada na poparcie dla partii opozycyjnych. To jest to paliwo, które w tej chwili napędza PiS, bo oni cały czas mówią, no ale my mamy wciąż te swoje 37% czy 8% w sondażach z CBOS-u, czyli tyle, ile dostaliśmy w wyborach, to nie jest źle. To nie jest aż takie proste, jeśli chodzi o sondaże, bo gdyby wyciągnąć, trudno, bo to troszkę inaczej stawiane pytania, gdyby wyciągnąć jakąś tam średnią, to jest to nieco ponad 30% poparcia i to jest cały czas niezachwiana pozycja lidera, absolutnie, ale ona już by nie dawała tej większości, którą PiS ma teraz, szczególnie gdyby na przykład weszła jeszcze jedna partia, na przykład SLD, które zrobiło głupstwo jako koalicja, dlatego nie weszła ze swoim wynikiem. Krótko mówiąc, tamten układ wyborów, które odbyły się już ponad rok temu, był szczególnie korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym się nie zgodził z panem doktorem w jednej kwestii, mianowicie, że to Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje przewagę swoich czterech posłów. Dokładnie tak samo było w koalicji PO-PSL, kiedy to większością czterech posłów
nawet jeżeli ustawa będzie przyjęta, odrzucano, bo przecież jest jeszcze pół roku do wprowadzenia tego pierwszego września. Tylko solidarność nauczycieli, rodziców, samorządowców może mieć taką siłę zatrzymania tej choroby. Jest na to szansa, ponieważ już dzisiaj sondaże pokazują, że jest mniej zwolenników reformy niż jej przeciwników. Ale połowa społeczeństwa chce przesunięcia tej reformy w czasie. Informacje dnia w skrócie. To kawa. Jest 17.30. Taka grupa nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Na początek minister środowiska o wykrytych w roku ognisk tego wirusa. Tu kolegi zmienili na pokładzie MDMA, który wywołał dziś nierada kontrowersja. W informacjach dnia rząd i opozycja o częstowym powrocie polskiej delegacji z Londynu. Powiemy też o działaniach relacji równia bliżej do walki z cyberprzestępczością. Minister sportu i turystyki Kamidelowska można też korzystać zarówno Polska, jak i Białoruś. Jesteście Polscy, sektorzy międzynarodowymi, niczym każdy zwycięży. Patrzymy na grupę ukrycia podobno białoruskie, jeżeli zabijemy na chwilę w granicy państwowej. Otoczymy wspólne zasoby, te kulturowe, te wszystkie przyrodnicze. Ja myślę o kanale Augustowskim, myślę też o Puszczy Białowieskiej, ale myślę też o dziedzictwie kulturowym, które w Ustawie Białoruskiej jest dobrze odrestaurowane i przygotowane do przyjęcia turystów. Chcemy skierować wąsu do Polski, Białorusi, szczególnie tu w tych regionach. Strumień turystów, który przyjedzie, będzie zadowolony, świetnie obsłużony, zobaczy coś, czego nie widział nigdzie w Europie i wróci do swoich krajów, będzie budował rozgłos tego obszaru. Pomysł na to, jak to zrobić, ma już członek zarządu województwa podlaskiego Bohdan Dyk. Jeżeli gdzieś jedziemy w świat na urlop, to tam zawsze mamy do wyboru tak zwane wycieczki fakultatywne. A mi chodziłoby, żeby nasze firmy turystyczne z województwa podlaskiego swoje ofercie dla turystów krajowych i europejskich już przedstawiało jako pakiet, taką jakby w cudzysłowie wycieczkę fakultatywną. Przyjedź do nas z nami, odwiedzisz chłodną Radzieszczyznę. Dla miłośników muzyki pojedziemy odwiedzić dom w Czesławenie. Dla historyków pojedziemy taką trasę, dla literatury do Nowogródka, do Tomowskiej, Czoło Szyszkowo i tak dalej, i tak dalej. Podobno ukaz białoruskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki powiedział, że w ramach ruchu bezwizowego okrocia Czesna odwiedziło w ciągu miesiąca 1200 osób. Pasmo Olicinie już widać po liczbach przyjechać turystów, które odwiedza okolice kanału Augustowskiego bardzo wzrosło. Także nie tylko obywatele Polski, ale również innych krajów Europy opuścili. Bardzo nas cieszy, że ruch bezwizowy cieszy się takim zainteresowaniem. Na razie większość odwiedzających okolice kanału Augustowskiego trafiła do Grodna, ale Drażyna Sobecka z Urzędu Marszałkowskiego wierzy, że gdy zrobi się cieplej, turyści zainteresują się też samym łączącym biegrze z innym kanałem, a podlaskim to ułatwi. W ramach budżetu wojewódzkiego została doprowadzona droga do Wiktoria, w której potrzebujemy się do połączenia z ścieżek rowerowych. To będzie jedno z bardzo szybkich pierwszych przedsięwzięć. Greenwell, która dochodzi do Mikaszówki. Dane z po stronie białoruskiej tam też już jest bardzo fajna sieć. Tylko je trzeba połączyć. Są jednak też przeszkody natura-formalne. Przejście Rudowka Lesna wciąż jest wyłącznie sezonowym przejściem dla kajakarzy. Brakuje też umowy dotyczącej otwarcia międzynarodowej drogi wodnej. Jak mówi Siergiej Koleda, wiceprezes Białoruskiego Związku Turystycznego, ten problem można było łatwo rozwiązać. Trzeba posadzić się do niego. Trzeba posadzić przy stole decydentów z Polski i Białorusi. Powiedzieć, podpisz. Dlaczego? Bo Straż Graniczna w Ukrainie mówią, że bez podpisu nikogo nie puszczą. To samo dotyczy zmiany statusu przejścia z kajakowego na kajakowo-pieszo-rowerowe. I muszę powiedzieć, że Białorusini swoją część tego zadania już wykonali. Jest to już najlepszych przejściów. Obie strony jednak wierzą, że do wiosny tę sprawę uda się rozwiązać i na Grodzieszczyznę popłynie naprawdę szeroki strumień turystów. Z korzyścią dla obu krajów. Dodajmy, że by udać się bez wizy do Puszczy Białowieskiej czy w okolice kanału Augustowskiego należy wypełnić specjalne dostępne na stronę biur podróży wniosek i wykupić kosztujące kilkanaście złotych. Ubezpieczenie wnioski są rozpatrywane przez Białoruś w ciągu kilku godzin. Na ich podstawie w Puszczy można przebywać do 3 dni, na Grodzieszczyźnie do 5. Zmieniamy temat od soboty. Trwa jarmark świąteczny na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Ustawiło się tam kilkudziesięciu wystawców. Jest też choinka i atrakcje dla dzieci. Tego dnia na głównej ulicy miasta pojawiły się też świąteczne iluminacje. Co dokładnie można znaleźć na jarmarku? Sprawdzam nasz reporter. Artuszka Ciołka. Mamy syropy, soki oraz nalewkę aroniową. Jedyna w Polsce, która jest słodzona miodem. Nie, nie jest zimna. Mamy
wszystkim Grecji. Polskie miody, różne gatunki, najczęściej stosowane to jest wielokwiatowy, taki uniwersalny, ale też panie kupują miód gryczany, on ma taki specyficzny smak. Do ciasta, piernika, u nas można dostać kosmetyki naturalne, sprowadzane z różnych części świata. To są balsamy na bazie masła szat, świetnie chroni też teraz przed mrozem. Panie Ryczmo, komu pękaną skórę od mrozu, który najlepszy? Zaraz pana posmarujemy, możemy tutaj zapach, proszę zobaczyć, pomarańcza z chili, zapach grecki, winogrona i poziomki i zielona herbata. Która się podoba? Pomarańcza z chili. Typowe wyroby, wszystko robię na szydełku, czyli bombki na szydełku, podobne na szydełku. 20-25 cm, a te mniejsze są około 15 cm. Aniołki robię dwie wyglądanka ze srebrną nitką, ze złotą nitką. No właśnie, takie troszeczkę mieniące, świecące bym teraz na te święta. Minimum to 2 godziny, 2,5. Widzę, że to stoisko to jest mała kuchnia. Przeniesione mamy taką właśnie małą kuchnię do drewnianego domku. Kurtosze to są takie ciasta drożdżowe. Pochodzą z Węgier. Ciasto nawijamy na wałki. Taki specjalny drewniany czyli ciasto rośnie na tych wałkach. Później posypujemy różnymi posypkami. Typu cynamon, wanilię, kakao, orzech, kokos. W środku może być nutella bądź krówka. To wygląda jak taka duża rurka. Też kalacz po węgiersku znaczy ciasto kominowe. Dlatego, że jak się je wyciągnie z pieca i postawi, to dymi się jak z komina. Ile pani potrzebuje czasu, żeby jednego kurtosza zrobić? No myślę, że tak około 10-15 minut. Zapraszam. To jest zjeżdżanie, jest jeszcze karuzela i kula śnieżna, 4 metry wysoka na 4 szeroka. Chodzimy do środka, w tle widzimy bałwana Bożego. Co dalej? Tam w środku jest sztuczny śnieg, wiecie panie? To jest taka krateczka, tam rzucamy śniegiem, on wleci do góry, bo pada i robią dorośli dzieciom zdjęcia. Jest gotowy mój kurtosz już? Jest gotowy i chyba przód, prawda? Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. W każdym przedświątecznym czwartek i piątek na Jarmarku odbywać się będą koncerty, a w każdy weekend na Najmłodszych czekał będzie Święty Mikołaj. Finał akcji 23 grudnia. Tyle dziś w magazynie reporterów, jak i w informacje. Po nich kultura osobista, na którą zapraszam w imieniu Patrycji Wan. To kolejne wydanie magazynu reporterów jutro po 17:00. Wartość do Polski. Usłyszenia. Więcej wiadomości na naszej stronie. Oraz na stronie tok.fm.pl/ debatę dnia. Zuzanna Dąbrowska, witam ponownie w studiu eksperci, dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych i profesor Kazimierz Szpik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego. Przed serwisem profesor postawił ocenę, jak to proszę. Z pana słów można wnioskować, że za umiejętność uczenia się nie postawiłby pan oceny pozytywnej polskim politykom. A mi się przypomniało, że takie nagromadzenie różnego rodzaju reform, rewolucji, informacji już kiedyś było. Może nawet trochę mniejszą intensywnością. Przypomniałam sobie czasy AWS, kiedy były słynne 4 reformy. I przypomniałam sobie też, jaką taką cenę zapłaciła akcja wyborcza Solidarność za to. Nie tylko co robiła, bo tutaj o tym mogą być różne, ale przede wszystkim za zamieszanie, jakie stało się rezultatem tych zamierzonych starych reform. Dlaczego PiS musi się zmieniać tak wiele? Nie rezygnuje się z tym kontrolować na polityce starych tematów? Doprowadzi się do końca. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. I tyniany, suplementy diety, tyniany dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 dzisiaj 5.